Trzydzieści lat wcześniej. To był wielki dzień dla Matta Beniamiego. Tego wieczora miała odbyć się premiera jego nowej symfonii. Ostatnią stworzył przeszło prawie 10 lat temu. Prób przed występem było bardzo dużo, ale ani razu nie została zagrana ostatnia część utworu. Na pytania członków orkiestry kompozytor odpowiadał że kiedy dojdą do tego miejsca podczas koncertu, zagrają to zupełnie naturalnie, tak jakby sam Bóg ich natchnął. Nikt nie krył obaw, lecz żadne z nich nie chciało wchodzić w polemikę z Mattem, ponieważ był on najsławniejszym kompozytorem w kraju. Sprawy nie poprawiał fakt, iż na tydzień przed premierą Matti zaczął zachowywać się dość nietypowo. Był bardzo nerwowy, i miało widoczne ślady obłędów w oczach. Wszyscy sądzili jednak, iż to trema przed występem po prawie dekadzie nieobecności. Koncert miał odbyć się w największej chwili harmonii w okolicy. Bilety wyprzedały się w pół dnia. Wszystko było dokładnie przygotowane, sala koncertowa ozdobiona, a przekąski na późniejsze przyjęcie były gotowe w każdej chwili do podania. Goście szczelnie zaczęli zapełniać salę. Każde z nich miało na sobie najlepsze futra, na jakie było ich stać, gdyż tego wieczora mróz wyjątkowo mocno ścisnął. Kiedy widzowie zajmowali swoje miejsca i witali się ze znajomymi, daleko w garderobie, na wytartym skórzanym krześle, w półmroku, siedział ze wzrokiem wbitym w lustro matki. Jego rytuałem było zawsze wyciszenie się. Tym razem jednak było zupełnie inaczej. W środku czuł ciśnienie ekscytacji i napięcia narastające z każdą chwilą. Uda nam się, ty i ja zapiszemy się w historii, a pamięć o nas przyćmi wspomnienia o królach, mówił do siebie kompozytor, patrząc sobie prosto w odbite przez zwierciadło oczy. Nigdy więcej nie zwątpi w nasze umiejętności. Kiedy nadejdzie finał, muzyka zmieni na zawsze swoje oblicze. Szeptał do siebie jeszcze przez chwilę, aż do momentu, gdy do drzwi jego garderoby ktoś nie zapukał. Maestro, jest pan gotowy? Za pięć minut zaczynamy! Odparł młody mężczyzna w garniturze. Co? Tak, już się zbieram! Odpowiedział rozkojarzony. Kiedy mężczyzna zamknął drzwi, Maci poprawił zmierzwioną białą koszulę i założył marynarkę. Nim wyszedł, spojrzał na swoje odbicie raz jeszcze. Gdy posłał uśmiech pełen pewności siebie, zauważył w rogu pomieszczenia ruch. Gwałtownie odwrócił się, lecz nikogo nie zobaczył. Odchrząknął i szybkim krokiem wyszedł z garderoby, zatrzaskując za sobą drzwi. Wraz z tym, jak na widowni zgasły światła, rozmowy dotychczas prowadzone zamilkły bądź przeszły w niewyraźny szept. Oświetlona była tylko scena na której były ustawione krzesła. Jako pierwsi weszli muzycy. Przywitał ich głośny grat oklasków. Kiedy zajęli swoje miejsca, wszyscy w napięciu oczekiwali przyjścia maestro Mattia Beniamiego. Gdy wyszedł za kulis, powitano go niezwykłą owacją na Ukłonił się zebranym, zajął miejsce nad podwyższeniu i odwrócił się w stronę orkiestry. Wraz z pierwszymi taktami całą salę wypełniła delikatna i przyjemna wibracja. Wszyscy słuchali oczarowani niesamowicie bogatej i przejmującej muzyki. Widać było, że Matti jest w swoim żywiole. Poruszał batutą i ręką niesamowicie płynnie, jakby falowały na prądach powietrznych. Cały utwór był przewidziany na półtorej godziny, lecz po godzinie zaszła pewna zmiana. Mniej więcej w tym czasie orkiestra dotarła do ostatniego aktu, którego nigdy wcześniej nie ćwiczyli. Na chwilę przed zagraniem jej muzycy popatrzyli ze skoncernowaniem i niewypowiedzianym pytaniem w oczach na dyrygenta. On tylko posłał im lekki uśmiech i skinął głową. Muzyka wypełniła otoczenie jak miękka kołdra. Stopniowo zaczynała być coraz głośniejsza i przepełniona tajemniczą energią. Widzowie zaczęli spoglądać po sobie z wyrazem zaszokowania, lecz słuchali dalej. W pewnym momencie dziewczyna, siedząca na skraju środkowego rzędu, ujrzała, jak jedna z kolumn zaczęła pękać. Powiedziała to siedzącej tuż obok matce. Zobaczyła rysę na marmurowej kolumnie, która z każdą chwilą pięła się coraz wyżej, sięgając z sufitu. Kobieta zerwała się ze swojego miejsca i krzyknęła z przerażenia. Kilkoro ludzi spojrzało w jej kierunku i na to, co pokazywała dygocącą ręką. Również oni poderwali się ze swoich siedzisk. W krótkim czasie na całej widowni zapanowało prawdziwe pandemonium. Wszyscy zaczęli panicznie wychodzić z rzędów i przeciskać się w stronę wejścia. Orkiestra nie przestawała grać. Pęknięcia zaczęły pojawiać się na kolejnych filarach oraz na ścianach. Drobną pajęczyną rozrastały się, niczym powój. Matki zdawał się nie zauważać i nie słyszeć panującego za jego plecami zamieszania. On wraz z muzykami byli pochłonięci i trwali w magicznym transie. Wydawało się, że nic nie jest w stanie wyrwać ich z tego stanu. Kiedy pierwsze pęknięcia pojawiły się na kopulastem i pokrytymi pięknymi malowidłami suficie, niczym śnieg zaczął spadać z niego szarawy pył. Ślad zanim zaczęły spadać niewielkie fragmenty tynku. Odrywając się i lecąc w dół, uderzał w instrumenty jak i w samych muzyków. Dzięki temu niektórzy z nich zostali wyrwani z prawdziwie hipnotycznego letargu. Zdezorientowani zaczęli rozglądać się dookoła i uświadomiwszy sobie, co się dzieje, wstawali z krzeseł i krzyczeli do pogrążonych w transie. Z chwili na chwilę Muzyka zaczęła tracić swoją moc i cichnąć. Kolejni muzycy przerywali grę, po czym biegiem schodzili ze sceny i uciekali za kulisy. Kilkoro skrzypków, siedzących najbliżej dyrygenta, postanowiło również jego zabrać. Pomimo tego, że nikt już nie grał, Matki wykonywał wszystkie ruchy, jakie robiłby podczas dyrygowania. Kiedy podbiegli do niego skrzypkowie, zobaczyli na jego twarzy wyraz silnego skupienia. Nie reagował na ich krzyki i prośby, a gdy próbowali siłą ściągnąć go ze sceny nawet we czwórkę, nie byli w stanie sprawić, żeby jego pięty oderwały się od ziemi. Wtem czterej mężczyźni, ratujący matta, usłyszeli grzechot żyrandola wiszącego bezpośrednio nad nim. Nagle poczuli, jak spada na nich deszcz fragmentów sufitu. Uniosłszy głowę, zobaczyli, że cały żyrandol niebezpiecznie chwieje się. W ostatniej chwili jeden z nich krzyknął do reszty, aby uciekali, gdyż chwilę potem ogromna szklana konstrukcja zerwała się i poddała się grawitacji. Matti do samego końca nie był świadomy niebezpieczeństwa, jakie mu grozi. Żerandol, spadając na scenę, trafił dyrygenta, zabijając go na miejscu. Po tym zdarzeniu pozostali jeszcze skrzypkowie postanowili ratować własne życie. Większość ludzi, którzy znajdowali się w budynku, nie odnieśli większych obrażeń. W chwili, kiedy dach w większości zawalił się, wewnątrz byli czterej muzycy. Kiedy przyjechała straż pożarna, zaczęła od razu akcję poszukiwania osób zasypanych przez gruz. Szczęśliwie udało się odnaleźć całą czwórkę i w krótkim czasie trafili do szpitala. Niestety, tylko jeden z nich ostatecznie przeżył. Poszukiwania ciała Matta trwały kilka dni, lecz nigdy go nie odnaleziono. Obecnie. W komendzie głównej, pomimo deszczowego dnia, panował dobry nastrój. Ten dzień od samego początku był wyjątkowy, nie było żadnych wezwań, a jeden z pracowników miał urodziny, to też przyniósł ciasto i rozkręciła się mała impreza. Panie zbigniewie, biurko nie służy do trzymania na nim nóg. Powiedziała nieco z modulowanym głosem kobieta z zapleców mężczyzny: O, cześć, Mariola! przywitał się, obracając głowę i szeroko się uśmiechając. Próbowałaś tortu? Jest genialny! Jak będziesz tyle jeść, to niedługo nie zmieścisz się w swoje ulubione spodnie Spokojnie! Widzisz te mięśnie? napiął bicepsa to są same mięśnie zero tłuszczu pamiętaj, kobiety nie lecą tylko na bicepsy. Biorą również inne rzeczy pod uwagę, powiedział uśmiechając się zaczepnie. Mariola parsknęła śmiechem i dała mu kuksańca. Dosyć zabawy, małolaty. Jest wezwanie w sprawie zaginięcia, powiedział komendant, najstarszy z stałej załogi pracującej w komisariacie. Wy dwoje, wskazał na Mariolę i Zbigniewa. Pojedziecie, może trochę ochłoniecie, a ty, zwrócił się do Zbigniewa, Ściągaj nogi z biurka, jesteś w biurze, a nie w stajni. Mariola szybko ruszyła do swojego gabinetu, podczas gdy zbyszek z ciężkim westchnieniem ściągnął nogi i popatrzył na kawałek nadpoczętego tortu. A miało być tak przyjemnie odrzekł, odstawiając talerzyk. Tego dnia niebo wyglądało tak, jakby w każdej chwili mogło runąć wszystkim na głowy. Olbrzymie Napęczniałe i stalowo szare chmury leniwie sunęły nad dachami budynków od czasu do czasu zsyłając delikatną mrzawkę. Mariola wraz ze Zbigniewem mknęli niczym duchy przez pozbawione życia miasto. Dojechawszy na miejsce, stanęli na chodniku tuż przed bramką. Była ona częścią ogrodzenia, które oddzielało zwykłych przechodniów od wystawnego i dużego domu. Zbigniew nacisnął guzik domofonu umieszczonego po lewej stronie. Rozległ się głośny dźwięk, który jak echo pomknął przez dom. Po chwili z głośnika rozległo się szczekanie psa, po którym wybrzmiał męski głos. Słucham. Odparł głęboki bas po drugiej stronie. Policja, dostaliśmy wezwanie, odparł Zbigniew. Przez chwilę nic się nie działo. Mężczyzna po drugiej stronie zamilkł. Po nieco niezręcznej chwili zamek przy bramce zabrzęczał i funkcjonariusze weszli na posesję. Kiedy wchodzili po stopniach na ganek, drzwi się otworzyły i stanął w nich mężczyzna w średnim wieku. – Dzień dobry, aspirant Zbigniew Kowalczuk, a to moja koleżanka, aspirant Mariola Musiał. – Dzień dobry, zapraszam do środka – powiedział mężczyzna – jego głos mógł sugerować, że jest on w sile wieku, lecz jego twarz mówiła co innego. Te sprzeczne ze sobą sygnały sugerowały, iż człowiek ten przechodzi skrajnie trudne chwile. Dom, tak jak z zewnątrz, tak i w środku, robił wrażenie. Zaraz po wejściu policjanci weszli do przestronego holu z marmurowymi kolumnami. Po prawej stronie wiły się, jak serpentyna, schody na wyższe piętro. Mimowolnie Mariola wytrzeszczyła oczy i lekko otworzyła usta. Obydwoje ze Zbigniewem stali tak przez chwilę, chłonąc oczami cały przepych, jaki ich otaczał. Proszę za mną, powiedział właściciel, przypominając funkcjonariuszom, dlaczego tutaj w ogóle przyjechali. Podążyli za mężczyzną, starając się w głowie obmyślić pytania, które będą chcieli zadać. Salon okazał się być wyjątkowo skromnie urządzony, a także wyjątkowo niewielki w porównaniu z tym, co można było zobaczyć po drodze. Na sofie, umieszczonej pośrodku, siedziała zgarbiona kobieta z włosami upiętymi w bardzo misternie ułożony kok. Jej twarz również wyrażał głęboki ból, jak u męża, który przyćmiewał urodę skrytą teraz za tą ponurą maską. Odrzekła, wstając. I opatulając się ściślej szalem, który wcześniej luźno na niej wisiał. Kiedy kobieta przyniosła tacę z herbatą, wszyscy usiedli. Z początku nikt się nie odzywał, przez to panowała tak głęboka cisza, że nikt nie chciał hałasować mieszaniem filiżance. W końcu milczenie przełamał mąż kobiety. Wezwaliśmy państwa, ponieważ zaginął nasz siedmioletni syn. Mówiąc to, chwycił żonę za rękę. Wczoraj wieczorem jeszcze był, ale kiedy wołaliśmy dzieci na śniadanie, to przyszedł tylko nasz sześcioletni syn. Kiedy zapytaliśmy go, gdzie jest brat, nie potrafił odpowiedzieć nam na to pytanie. Czy dzwoniliście Państwo do rodziców znajomych Waszego syna albo do rodziny? zapytała Mariola. Tak, praktycznie od razu po tym, jak mąż przeszukał cały dom i ogród. powiedziała kobieta z trudem, powstrzymując emocje. Mówiliście Państwo, że macie jeszcze jedno dziecko, czy mogłabym z nim porozmawiać? Zapytała Mariola łagodnym głosem. Oczywiście, Mateusz jest na górze w swoim pokoju. Zaprowadzę panią, powiedziała żona. Mariola posłała Zbigniewowi porozumiewawcze spojrzenie, na które prawie niezauważalnie kiwnął głową. Kiedy wchodziła po kręconych schodach, z salonu dobiegały odgłosy rozmowy, jaką prowadził Zbigniew z ojcem zaginionego chłopca. W całym domu panował mroczny półmrok. Odgłosy padającego deszczu niosły się korytarzami, dając do zrozumienia, jak rozległy jest to dom. Pokój Mateusza znajdował się na końcu jednego z korytarzy, dokładnie naprzeciwko pokoju jego zaginionego brata. Kiedy kobiety weszły do pomieszczenia, Mariole uderzyło to. Jaki porządek panował w pokoju sześciolatka? Chłopiec siedział na środku pokoju, odwrócony tyłem do wchodzących kobiet. Mateuszku, pani policjantka przyszła z tobą porozmawiać, powiedziała matka, robiąc kilka kroków w stronę chłopca. Mateusz podniósł się z podłogi i się odwrócił. Mariola ujrzała wtedy, ile bólu i smutku trzyma w sobie to dziecko. Dostrzegała jeszcze coś, lecz nie potrafiła tego nazwać cokolwiek to było. Sześciolatek ukrył to bardzo głęboko. Postanowiła przełamać lody zupełnie niezobowiązującym stwierdzeniem. Masz naprawdę bardzo ładny pokój, powiedziała policjantka, uśmiechając się do chłopca. Było widać, że Mateusz się lekko zawstydził, gdyż spuścił wzrok i delikatny rumieniec pojawił się na jego policzkach. Mariola domyśliła się, że rozmowa będzie bardziej swobodna, jeśli matka zostanie na korytarzu. Czy nie ma pani nic przeciwko temu, że ja i Mateusz porozmawiamy na osobności? Matka była lekko zaskoczona, ale podjęcie decyzji powierzyła Mateuszowi. Chcesz zostać sam na sam z panią policjantką? Zapytała matka z kamienną twarzą. Tak, odparł chłopiec pewnym głosem. Widać było, że pomimo młodego wieku chciał być traktowany jak prawdziwy dorosły. Kiedy matka zamknęła za sobą drzwi, Mariola wraz z chłopcem usiedli na łóżku. Naprawdę masz dużo odwagi. Wielu na twoim miejscu chciałoby, żeby mama z nimi została. Posłała chłopcu przyjazny uśmiech, po którym Mateuszowi wyraźnie poprawił się humor. Dobrze, przejdźmy może do tematu. Czy ostatniej nocy słyszałeś albo widziałeś coś, dzięki czemu będziemy mogli odnaleźć Twojego brata? Nie, nic nie wiem, odparł chłopiec, wyraźnie tracąc dobry humor. Na pewno? Macie pokoje naprzeciwko siebie, a może Twój brat mówił coś? Nie, powiedział uciekając wzrokiem w stronę okna. Mariola, nachyliwszy się nieco w jego stronę, dostrzegła tę samą emocję co wcześniej. Wtedy nie potrafiła jej rozpoznać, ale teraz była pewna. Był to strach. Prawdopodobnie za pierwszym razem obecność matki spowodowała, że to uczucie chłopiec chował znacznie głębiej, a kiedy zostali sami, maska zaczęła pękać. Widzę, że coś cię gryzie. Dotknęła delikatnie jego ramienia, po czym odwrócił się, ale nie patrzył jej w oczy. Posłuchaj, Każda informacja może okazać się bardzo przydatna. Może ustalmy, że będę Twoją koleżanką i tak jak dobra koleżanka czy kolega, wysłucham Cię i postaram się pomóc. Umowa stoi? Mateusz kiwnął głową na znak zgody. To opowiedz mi, co się wydarzyło wczoraj w nocy. Powiedziała Mariola. Leżałem już w łóżku, powiedział tak cicho, że Mariola ledwie go słyszała. Nie mogłem zasnąć i przez dłuższy czas kręciłem się. W pewnym momencie poczułem coś dziwnego, serce zaczęło bić mi szybciej i szybko oddychałem. Byłeś po prostu przestraszony. Pamiętasz, co wywołało u ciebie to nieprzyjemne uczucie? Nie było to nic konkretnego, po prostu nagle to przyszło. Czy coś zrobiłeś? Stałem z łóżka i poszedłem w kierunku drzwi. Czułem, że to tam jest, to coś złego. Co się stało potem? Otworzyłem drzwi, ale nikogo nie było na korytarzu. W całym domu panowała cisza. Słyszałem tylko tykanie zegara na ścianie w korytarzu. Czy wróciłeś od razu do pokoju? Mariola przeczuwała, że na pewno nie wrócił, miał to wypisane na twarzy. Nie. Czułem, że to coś jest w pokoju Konrada. Podszedłem do jego drzwi i chciałem wejść do środka, ale. przerwał nagle. Ale co? Cały, nagle zesztywniałem. W jednej chwili to uczucie, które miałem na początku, zrobiło się silniejsze. Zacząłem się cały trząść, i stałem tak jakiś czas, aż. tak? Mateusz ponownie wbił wzrok w podłogę i zamilkł. Spokojnie pamiętaj, że jestem tutaj, a także twoi rodzice, i nic złego ci się nie stanie. Mariola wstała i kucnęła naprzeciwko chłopca, patrząc w jego duże i przerażone oczy. Co takiego wydarzyło się potem? Mateusz wziął głęboki wdech i cichym głosem kontynuował opowieść. Usłyszałem czyjś głos. Był to chyba jakiś pan i rozmawiał z Konradem. Co od twojego brata chciał ten pan? Namawiał go do tego, żeby z nim poszedł, że będzie szczęśliwy i że niedługo grają wielki koncert, na który przyjdą rodzice oraz całe miasto. Mariole na chwilę zamurowało. Nie wiedziała, co powiedzieć. Z jednej strony mogło to być wszystko wytworem bujnej wyobraźni sześciolatka, ale z drugiej strony, może ktoś włamał się do domu i porwał Konrada. Chwilę ciszy przerwał dźwięk otwieranych drzwi, w których stanęła matka chłopca. I jak idzie? zapytała, trzymając mocno splecione palce. Właśnie kończyliśmy powiedziała do matki, po czym odwróciła się do chłopca. Bardzo ci dziękuję za informację. Nie martw się, niebawem odnajdziemy twojego brata. Uśmiechnęła się do chłopca, ale ten stał się na powrót osowiały i odwrócił wzrok ku oknu. Obróciwszy się, żeby zamknąć drzwi, ostatni raz spojrzała na sześciolatka. Tempo wpatrywał się w okno, nie zwracając uwagi na kobiety. Szybkim krokiem poszła w ślad za matką z powrotem na dół. Przez cały ten odcinek nie zamieniła z kobietą ani jednego słowa. Wyczuwalny był ze strony kobiety chłód. Gdy zeszły na parter, z za rogu wyszedł Zbigniew wraz z ojcem chłopców. Z jego twarzy wyczytała, że niewiele się dowiedział. Odezwiemy się, kiedy uda nam się cokolwiek ustalić, poinformował obydwoje rodziców, którzy stali jak dwie marmurowe rzeźby. Dziękujemy. Powiedział mężczyzna trzymając w ręce dłoń żony, która wpatrywała się w policjantów wielkimi i szklistymi oczami. Po opuszczeniu budynku Mariola i Zbigniew głęboko odetchnęli. I co udało ci się coś jeszcze czegoś dowiedzieć od ojca? zapytała Mariola, naciągając kaptur na głowę, kryjąc się przed padającym deszczem. Nie za bardzo. Niczego nie słyszał w nocy, a relacje z synem uznawał za dobre, więc nie widzi powodu, dla którego miałby uciec z domu, a jak u ciebie, czegoś dowiedziałaś się od Mateusza? Zapytał otwierając samochód. Sama nie jestem pewna, czy to, co powiedział, było tylko wytworem jego bujnej wyobraźni, czy jest w tym ziarno prawdy. Ale co dokładnie powiedział? Odparł Zbigniew, ruszając schodnika. Podobno tej nocy ktoś przyszedł do jego brata i namawiał go, żeby z nim poszedł, bo ma zagrać jakiś koncert. No, rzeczywiście dziwne z relacji ojca wydaje się niemożliwe skomentował, skręcając na skrzyżowaniu. Mariola patrzyła przez szybę, obserwując otoczenie. Od kiedy pamięta patrzenie na świat dookoła, zawsze pomagało jej w zebraniu myśli. Kiedy minęli urząd miasta, w polu jej widzenia Pojawiła się stara filharmonia. Jej monstrualna postać zdawała się górować nad wszystkim, co znajdowało się w okolicy. Solidne kolumny, które podtrzymywały ciężar konstrukcji, wyglądały jak strażnicy broniący wejścia do środka. Wzrok Marioli powędrował w górę prosto w kierunku częściowo zawalonego dachu. Fragmenty łuków, które miały go wspierać, sterczały jak żebra prosto w szarą powierzchnię nieba. Nagle Mariola przypomniała sobie o wydarzeniu, jakie miało miejsce przed wielu laty w filharmonii. Na myśl przyszła jej postać zaginionego kompozytora, który podobno zginął podczas zawalenia się dachu budynku, ale go nie odnaleziono. Rodzice straszyli dzieci, jeśli te nie chciały pójść spać albo zjeść obiadu, tym, że w nocy przyjdzie potwór pod postacią zaginionego kompozytora i zabierze ich do Filharmonii. Aby na zawsze stali się jego własnością. Przez chwilę analizowała te historie, lecz ostatecznie uznała, że legenda zawsze pozostanie tylko legendą. Kilka dni później Mariola siedziała w swoim domowym gabinecie, który oprócz miejsca pracy pełnił funkcję graciarni. Różne akta, dokumenty i niezliczone książki walały się bez ładu i składu po całym pomieszczeniu. Kobieta siedziała przed laptopem, przeglądając zdjęcia satelitarne, na których znajdowało się ich miasto. Usiłowała dojść do tego, jak domniemany porywacz mógł dostać się do domu niepostrzeżenie, porwać Konrada i uciec z nim w taki sposób, że nikt go nie zauważył. Trwała w tym stanie już co najmniej pół godziny. W jej głowie powstało istne kłębowisko myśli, w którym jedna myśl goniła drugą. Nieoczekiwanie usłyszała głos swojej pięcioletniej córeczki. Mamusiu, obiecałaś, że przyjdziesz przytulić mnie na dobranoc? Mariola poczuła ukłucie gniewu skierowane do samej siebie. Od kiedy urodziła się ich córka, obiecała, że będzie poświęcać jej jak najwięcej czasu w przeciwieństwie do jej matki, której wieczniej nie było i nikt nie tulił jej do snu. Przepraszam kochanie, już do ciebie idę, powiedziała, dając laptopa w stan uśpienia. Kiedy podniosła się, córki nie było już w drzwiach. Usłyszała tylko tu pod małych stópek na panelach i, idąc nieco odrętwiałym krokiem, wyszła z gabinetu. Cała procedura kładzenia dziecka do łóżka zajęła jakieś 15 minut. Mariola musiała przyznać, że miała szczęście. Wystarczy zacząć czytać bajki, a mała po chwili zasypia. Wychodząc z pokoiku. Postanowiła zrobić herbatę i rozruszać zastałe mięśnie. Przez cały czas kołatała jej się w głowie jedna myśl. Jak? W jaki sposób ktoś mógł wejść na drugie piętro ogromnego domu, niezauważony przez kamery, zabrać dziecko i po cichu z nim wyjść? Zalawszy herbatę, poszła z powrotem na górę. Kiedy była u szczytu schodów, zauważyła, że żarówka znajdująca się naprzeciwko pokoju córki na chwilę przygasła, a okno znajdujące się w pobliżu trzasnęło z głośnym hukiem. Poszła szybko je zamknąć, żeby nie obudzić dziecka, a poza tym poczuła nieprzyjemny chłód. Lekko znużona usiadła ponownie przy biurku i odstawiwszy kubek, wróciła myślami do sprawy zaginięcia. Szybko jej umysł powrócił na poprzednie tory i na powrót analizował wszystkie informacje, jakie posiadał. Będąc głęboko zamyśloną, została ponownie wydarta ze swojej strefy kolejnym trzaśnięciem oka. Gniewnie obróciła się na krześle i zmrużyła brwi. Była jeszcze częściowo zanurzona w myślach i nie chciało jej się wstawać, lecz kolejny trzask skutecznie orzeźwił ją. Wstała z krzesła i wyszła na korytarz. Na progu zatrzymała się i rzuciła wzrokiem na przeciwległy koniec. Tam, okno, ostentacyjnie stało szerokim otworem, a cienka firanka delikatnie falowała na chłodnych podmuchach wiatru. Przecież zamknęłam je. Mruknęła do siebie pod nosem. Częściowo zmieszana poszła zamknąć okno. Doszedłszy na miejsce, mocnym ruchem przekręciła klamkę. Stała przez chwilę przyglądając się i próbując zrozumieć, jak właściwie okno mogło się otworzyć. Niespodziewanie światło tuż nad jej głową przygasło na dłuższą chwilę. Chwilę potem poczuła na plecach zimny pot, a jej oddech samoistnie przyspieszył. Odczuła wszechogarniający strach wciskający się pomiędzy każdą komórkę ciała, niczym woda, przesiąkająca między kamieniami. Stojąc pod drzwiami, usłyszała przeciągłe westchnienie, które dobiegało tuż obok jej ucha, a następnie jego źródło przemieściło się do przodu. Odruchowo obejrzała się dookoła, lecz nikogo nie dostrzegła. Chwilę później jej uszy zarejestrowały dźwięk przeciągu, dobiegający ze szczeliny pomiędzy drzwiami a podłogą. Obudził się w niej instynkt mówiący, że jej dziecko może być zagrożone. W jej głowie przez chwilę ścierały się dwa przeciwstawne punkty widzenia. Jeden odwołujący się do przeczuć oraz instynktu, a także drugi ten czysto logiczny mówiący, że to wszystko jest powodem nadmiernego przemęczenia. Walka trwała jednak krótko i powoli chwyciła za klamkę, po czym ją spokojnie nacisnęła. Sprężyny zatrzeszczały, a zawiasy lekko skrzypnęły. Postąpiła niewielki krok do przodu i zajrzała do pomieszczenia przez powstałą szparę. Panele delikatnie jęknęły pod jej nogą, przez co wzdrygnęła się. Czując, że trochę przesadza, wzięła kilka dłuższych oddechów i bez zapalania światła rozejrzała się po pokoju. Był on w większości rozświetlany światłem latarni, tylko w kącie przy szafie zalegała niewielka plama ciemności. Spojrzawszy na łóżko, dostrzegła niewielką postać dziewczynki, która ściśle opatruliła się kołdrą. Mariola poczuła przyjemne uczucie ulgi. Miała naoczny dowód, że nic złego nie grozi jej dziecku. W myślach żartowała z samej siebie i obiecała sobie, iż weźmie długą i gorącą kąpiel. Łapiąc za klamkę, aby zamknąć drzwi, usłyszała skrzypnięcie szafy. Zatrzymała się w pół kroku i przyjrzała się meblowi. Przez zalegające w tym miejscu cień niewiele mogła dostrzec, ale uświadomiła sobie, że jedno z krzydeł szafy jest lekko odemknięte. Pierwsza myśl, jaka pojawiła się w jej głowie, mówiła, że prawdopodobnie stare zawiasy przestają trzymać, i będzie trzeba kupić nową szafę. Ciesząc się triumfem swojej racjonalnej części umysłu, przyszedł nagle nieoczekiwany cios, którego nie była w stanie już odeprzeć. Zobaczyła w półmroku, jak z zauchylonych drzwi szafy wyłania się cień czarniejszy od nocnego nieba i leniwie opada na podłogę. Moment później zaczęła formować się z niej jakaś postać, która powolnym tempem zbliżała się do śpiącej dziewczynki. Mariola poczuła bryłę lodu ciążącą jej w żołądku, a zimny pot zrosił jej twarz i dłonie. Nie potrafiła uwierzyć swoim oczom, uparcie wmawiała sobie, że to wszystko jest wytworem jej wyobraźni. Chwilę później obłęd, którego doświadczała i sądziła, że nie może być wyższy, wymknął się poza jej skalę, gdyż usłyszała głos postaci. Śpi kruszyna mała, śpi niezmąconym niczym snem Ma orkiestra ciebie chce już niedługo zagrasz w niej. Mówiąc to, pochylała się w nogach łóżka. Mariola gwałtownie nabrała powietrza, czemu towarzyszył głośny świst, na dźwięk którego postać uniosła gwałtownie głowę i z głośnym strzyknięciem obróciła się w kierunku kobiety. Twarz zjawy pokrywała wyschnięta i pożółkła skóra, która w kilku miejscach pękała, a spod niej widoczne były szczerniałe tkanki w fazie rozkładu. Z początku jej mimika nie zdradzała żadnych emocji. Lecz w chwili, gdy zobaczyła Mariolę, uśmiechnęła się w makabryczny sposób, ukazując zepsute zęby, które osadzone były w napuchniętych i ociekających krwią dziąsłach. Istota wysunęła długi oraz spuchnięty język, po czym przejechała nim po zębach, zbierając krew pomieszaną z ropą i opuszczając go w dół, prawie do brody, zaczęła powolnym krokiem iść w kierunku Marioli. Kobieta czuła tak obezwładniający strachy, że ledwo stała. Z każdym krokiem, jaki wykonywała istota, jej nogi stawały się coraz bardziej jak wykonane z baty. Wytrzeszczywszy oczy, podniosła drżącą ręką w poszukiwaniu włącznika światła. Oddech stał się szybki i płytki, mózg działał na najwyższych obrotach, przez co wszystko zdawało się dziać w zwolnionym tempie. W jednej chwili poczuła chropowatą powierzchnię ściany i okrężnymi ruchami zaczęła szukać włącznika. Istota postępowała naprzód, wyłaniając się stopniowo z ciemności. Wyciągnęła rękę w kierunku Marioli, jakby chciała chwycić ją za gardło i jednym uściskiem udusić. Kobieta była wpatrzona w groteskowe oblicze postaci. Ostatnim wysiłkiem wyciągnęła jeszcze mocniej rękę i po chwili odnalazła włącznik. Kliknąwszy go, cały pokój został zalany białym światłem. Mariola zamknęła odruchowo oczy. Kiedy je otworzyła, zobaczyła pokój swojej córki, która spała w łóżku w kącie. Po tajemniczej postaci jednak nie było najmniejszego śladu. Co się stało? Zapytała rozespanym głosem dziewczynka, podnosząc się i rozglądając przymkniętymi oczami. Mariola na początku wpatrywała się w nią, nie będąc w stanie wypowiedzieć nic sensownego. Dopiero po chwili powróciła jej zdolność logicznej oceny sytuacji. Czuła się tak, jakby przed chwilą była w jakimś szalonym śnie i dopiero przed chwilą obudziła się z niego. E, chodź, będziesz dzisiaj spać z mamusią. Podeszła do zaspanego dziecka i pogładziła je po głowie, pomagając podnieść się z łóżka i biorąc poduszkę. Mariola była w tak ciężkim szoku, że umyła tylko zęby, pędem założyła piżamę i poszła spać. Poczuła się znacznie lepiej, gdy widziała śpiącą córkę tuż obok siebie. Przez długi czas przewracała się z boku na bok. Przez ten cały czas w jej głowie przewracały się sprzeczne myśli. Została wychowana w dużej mierze przez ojca, który był policjantem. Przez cały tamten okres była uczona, że największym zagrożeniem może być żywy człowiek. Ten, który jest martwy, nic złego nie może zrobić, więc wszelkiego rodzaju horrory, w których występowali nieumarli, były jego zdaniem kompletnie bezsensowne i niewarte uwagi. Wydarzenia, jakie zaistniały wieczorem, stawiały te osądy pod znakiem zapytania. Doszła do wniosku, że istnieją tylko dwa wytłumaczenia: albo już kompletnie zaczęła wariować, albo. Rzeczywiście widziała ducha. Ta ostatnia myśl odbijała się słabnącym echem, podczas gdy coraz bardziej pogrążała się we śnie. Szła przez ciemność, nie widząc nic. Nie była w stanie ocenić, czy porusza się, czy stoi w miejscu. Sądziła, że umarła i teraz wędruje prosto do miejsca, które ludzie od niepamiętnych czasów próbują zrozumieć, a co najważniejsze, zobaczyć. Trwanie jej w tym stanie przerwał nieoczekiwanie szmer muzyki. Choć słaby wyraźnie dobiegał na wprost niej. Postanowiła podążyć w jego stronę. Było to jedyną znaną rzeczą w tej ciemnej przestrzeni. Dźwięk robił się coraz wyraźniejszy, lecz Mariola nie była w stanie odgadnąć, jaki właściwie instrument słyszy. Nagle całe otoczenie odsłoniło jej się przed oczami w słabym świetle, którego źródła nie potrafiła zlokalizować. Znalazła się w ogromnym pomieszczeniu, pośrodku którego znajdowały się ubrania przyozdobione w bardzo nietypowy sposób. Wśród nich znajdowały się ubrania pochodzące ze współczesności, jak i ze starszej epoki. Przechodząc przez labirynt kostiumów, Kierowała się bez przerwy słyszaną muzyką. Dopiero po dłuższej chwili rozpoznała instrument, który wydaje takie dźwięki. Był to fortepian. Dźwięk był tak wyraźny, że sprawiał wrażenie, jakby instrument znajdował się tuż obok niej. Wtem usłyszała cichy płacz dziecka, podążyła za jego dźwiękiem, przedzierając się przez kolejne stosy ubrań i od czasu do czasu. Padając na manekiny ustawione w dziwnych pozycjach. W pewnej chwili dotarła do miejsca, gdzie nie było żadnych przedmiotów, tylko drewniana podłoga porysowana niezliczonymi zadrapaniami. Jej pole widzenia sięgało na niespełna dwa metry, lecz kierując się dźwiękiem, dotarła do skulonej postaci leżącej na ziemi. Jej ciałem wstrząsały spazmy, wywołane przez rozdzierający płacz. Mariola chciała ukucnąć i położyć rękę na drobnej dziecięcej postaci. Niespodziewanie odkryła, że nie posiada rąk, a kiedy spojrzała w dół, dostrzegła, iż nie posiada również nóg. W wyniku przerażenia próbowała krzyknąć, ale i tym razem nic to nie dało, gdyż nie posiadała ust. Zdała sobie sprawę, że jest czystym patrzeniem, zwykłym obserwatorem. Czuła się jak badacz oglądający bakterie pod mikroskopem, które on widzi, ale ona jego nie. Całe otoczenie przeszył, jak smagnięcia bicza, głośny ryk. Chłopiec zamilkł i z widoczną trwogą gwałtownie usiadł i zaczął się nerwowo rozglądać. Pomimo tego, że Mariola stała niespełna metr od niej, zdawało się, iż chłopiec nie dostrzega jej. Nagle od tyłu wynurzyły się długie odnóża przypominające macki, które pochwyciły chłopca, owijając się wokół jego nogi oraz szyi. Zaskoczony nie zdążył podjąć walki, nim rozpłynął się w ciemności. Mariola przyglądała się temu z rosnącym strachem, jednak nie mogła nic zrobić. Gdy chłopiec znikł, zapadła sterylna cisza. Chwilę później zerwał się porywisty wiatr, który zagęszczał ciemność i wkrótce Mariola ponownie pogrążyła się w nicości. Kiedy wiatr ustał, ciemność zaczęła ponownie rozstępować się, ukazując z wysoka obruzoną w gruzyk ogromną salę. Z jednej strony znajdowały się niezliczone rzędy siedzeń pokryte pyłem i gruzem. Naprzeciwko znajdowała się dużych rozmiarów scena, na której znajdowały się różne instrumenty. Nagle z kotary wyłoniła się postać starszego mężczyzny, niosąca na rękach nieprzytomnego wcześniej widzianego chłopca. Dopiero po chwili Mariola zorientowała się, że jest to ta sama postać, którą widziała niedawno. ów mężczyzna podszedł do krzesła, na którym leżały złożone skrzypce. Podniósł chłopca do góry nad krzesło, ten zaczął lewitować. I ustawił się w pozycji pionowej z bezwładnie zbisającą do przodu głową. Mariole wprost rozsadzały emocje, lecz nie mogła znaleźć im ujścia. Mieszały się w niej jednocześnie strach, złość i smutek. Postać mężczyzny, która stała tyłem do Marioli, jakby wyczuła te gmatwaniny emocji, wyprostowała się i powoli zaczęła odwracać głowę. Kobieta z narastającym napięciem wyczekiwała momentu, w którym upiorne oblicze skieruje w swój wzrok na nią. Oczy skrządza się czerwonawym blaskiem, przeczesywały ścianę, podłogę i na końcu sufit. Mariola próbowała rozpaczliwie jak najbardziej wcisnąć się w róg pomiędzy ścianą a sufitem. Pomimo usilnych starań nie uciekła przed krwawym wzrokiem. Gdy spojrzenie demonicznych oczu padło na nią, na twarzy postaci zagościł wyraz najwyższego zdumienia. Czerwone ślepia sprawiały wrażenie, jakby przygważdżały Mariolę do sufitu. Kobieta czuła narastający nacisk kurczący jej pole widzenia. Brzegi jego zaczęły być pożerane przez ciemność, która w błyskawicznym tempie zakrywała jej oczy. Na koniec widziała tylko oblicze istoty wpatrujące się w nią z niepohamowaną złością. Była to ostatnia rzecz, jaką widziała, potem wszystko zniknęło. Mariola obudziła się z lana potem. Usiadła na łóżku i zaglądające nad horyzontem promienie wschodzącego słońca oświetliły jej bladą i napiętą twarz. Z niepokojem spojrzała na córkę śpiącą obok niej. Była odwrócona do niej przodem, to też kobieta dostrzegła pogodne i niewinne oblicze dziecka. Po tej nocy coś w niej pękło. Pomimo to, że jej światopogląd uległ przeorganizowaniu, jedno pozostało niezmienne, a mianowicie bezpieczeństwo jej dziecka. Gdy poranek nastał w pełni, odwiozła córkę do przedszkola i szybko pojechała do biura. Kiedy weszła, okazało się, że wszędzie panuje harmider. Wszyscy chodzili od drzwi do drzwi albo prowadzili zażarte rozmowy telefoniczne. Mariola szła zdziwiona poruszeniem, jakie zastała. Po drodze spotkała Zbyszka i zagadnęła go. Co się tutaj dzieje? Nic nie słyszałaś? zapytał zdziwiony. Zaginęło kolejne dziecko. Jak to? Kiedy? Odparła, wytrzeszczając oczy. Zgłoszenie dostaliśmy jakieś pół godziny temu. Szef rozważa skontaktowanie się z jednostką z Warszawy. A co z tym chłopcem, w sprawie którego byliśmy wczoraj? Prawdopodobnie przeciągnie się, jest za mało ludzi, żeby ogarnąć obydwie sprawy, a poza tym brak nam śladów, powiedział ciężko wzdychając. Słuchaj, miałem porozmawiać z tobą właśnie o tym. Hipotetycznie mam jakiś ślad związany z zaginięciem Konrada. Zbigniew wyraźnie ożywił się i nadstawił w oczekiwaniu ucha. Mariola straciła wydarzenia z minionej nocy, nie pomijając ważnych szczegółów. Po zakończonej opowieści Zbigniew stał ze skonsternowaną miną, kiwając powoli głową, jakby chciał zaprzeczyć temu, co usłyszał. Mariolka, przecież sama słyszysz, że brzmi to jak kompletne wariactwo. Mówisz, że widziałaś jakiegoś mężczyznę, który po zapaleniu światła nagle zniknął. W takim razie co ze snem? Zapytała, unosząc brodę nieznacznie wyżej, jakby chciała wyzywać twardą logikę Zbigniewa, na pojedynek. Byłaś zmęczona i rozemocjonowana. Twój umysł połączył kilka wątków i wyszedł z nich barwny, ale zwykły sen. Mariola zacisnęła mocno dłonie i wzięła kilka głębszych wdechów. Słuchaj, nie wiem, czy to, co widziałam, było rzeczywiste. Może ten sen był tylko zwyczajnym snem. Pomimo to mam silne przeczucie, że to właśnie tam powinniśmy poszukać. Nie rozumiem cię. Odkąd ciebie znam, zawsze kierowałaś się wyłącznie dedukcją i twardymi danymi, a teraz mówisz o tajemniczych zjawiskach i proroczych snach. To może powiem inaczej. Czy kiedykolwiek moja intuicja zawiodła? Posłała mu twarde spojrzenie, świadczące o tym, że jest pewna swego. Nie odparł trochę niechętnie, gdyż wiedział, do czego zmierza. Ale jeżeli ludzie dowiedzą się, że policja przy rozwiązywaniu spraw kieruje się z nami i przy widzeniami, będziemy pośmiewiskiem nie tylko w branży, ale także na ulicy. Nikt się o tym nie dowie. Uspokajała go. Pójdę do szefa i powiem, że znalazłam ślad i potrzebuję zgody do wejścia do filharmonii. Rób co chcesz, nie w to nie mieszaj. Odparł podnosząc ręce do góry. Bez ciebie sobie nie poradzę. Posłała mu proszące spojrzenie. Jutro o zmroku w filharmonii mój znajomy nas wpuści. Zbigniew odszedł, kręcąc głową i patrząc w podłogę. Mariola wiedziała, że przyjdzie pomimo to, że jest teraz przeciwny i zarzeka się, iż nie chce mieć z tym nic wspólnego. Wiedziała jednak, że najtrudniejsze zadanie dopiero przed nią. Przekonanie szefa nie będzie takie łatwe, miała jednak w zanadrzu asa. Skierowała się pewnym krokiem w stronę solidnych drewnianych drzwi, na których wisiała tabliczka Szef Romuald Łaska. Wieczór powoli zaczął zapadać nad miastem. Ulicę przykrył płaszcz ciszy, a latarnie rozstawione przy jezdni rzucały pomarańczową łunę, której Mariola nigdy nie lubiła. Zatrzymała się na parkingu teatru po drugiej stronie ulicy. Założyła porządną kurtkę i przystanąwszy obok zaparkowanego samochodu, odwróciła się, spoglądając na monumentalną sylwetkę filharmonii. Większość okien była powybijana, a niegdyś piękne kolumny popękały. Pomimo bezlitosnego zęba czasu, nadal robiła ona wrażenie. Mariola poczuła jednak dreszcz, gdyż zerkając na zdewastowanych dach. Na myśl przyszło jej skojarzenie z czaszką ogromnej postaci, której reszta ciała pogrzebana jest pod ulicami miasta, i tylko ona wystaje, pogruchotana, z pustymi oczodołami, wpatrującymi się w nią. Naciągnęła zamek wysoko pod samą szyję i wdrapała się po schodach prosto w objęcia starego gmachu. Nie da się normalnie wejść do filharmonii, wszystkie wejścia zostały zawalone gruzem. Zostało wejście łączące teatr z filharmonią, biegnące pod ziemiami. Powiedział Szymon, szczupły blondyn. Dlaczego nikt nie odbudował jej? Przecież kiedyś była ona centrum kulturalnym. Zapytała Mariola. Miasto nie miało wystarczających środków, a jak się pojawiły, to wszyscy schowali głowy w piasek. Przemierzali kolejne korytarze, idąc coraz głębiej, w prawdziwie antyczne głębiny teatru. Kiedy przechodzili obok otwartych drzwi, Mariola z ciekawości zajrzała do wnętrza. Dostrzegła rzędy wieszaków, na których zwisały niezliczone kostiumy, a w rogach stały manekiny w nienaturalnie zastygłych pozach. Wtem na Mariole spadło uczucie déjà vu, odbijające wspomnienie, jak światło odległej latarni w oknach statku. Szybko otrząsnęła się i poszła dalej. Po niezliczonych zakrętach i schodach w dół dotarli do drewnianych, przeszklonych drzwi. Szyba była zmatowiona i ledwo można było cokolwiek dostrzec, świecąc latarką, gdyż po drugiej stronie panowała totalna ciemność. Jesteś pewna, że tam chcesz wejść? Zapytał Szymon, unosząc jedną brew. Nie mam wyjścia, odparła Mariola. Nagle z tyłu dało się słyszeć pospieszne kroki i ciężkie sapanie. Obydwoje odwrócili się i za rogu wyłonił się Zbigniew. Był czerwony na twarzy i gdy zobaczył Mariolę, zaczął biec w jej stronie. Macie tempo, zatrzymał się przed nimi, donośnie sapiąc. Przyjechałem kilka minut temu. Jednak przyjechałeś? Zapytała Mariola, uśmiechając się triumfalnie. Przecież sama nie dasz sobie rady, jest tam ciemno i w ogóle, a poza tym we dwójkę szybciej przeczeszemy teren. Dzięki, powiedziała z uśmiechem, który tym razem zawierał w sobie nie triumf, lecz ulgę. To co, nie traćmy czasu, odrzekł Zbigniew, podchodząc do drzwi i łapiąc za klamkę. One jednak nie drgnęły. Co jest? Drzwi są zamknięte, Sherlocku. Szymon miał je właśnie otworzyć. Zaśmiała się zakrywając usta dłonią. Klucz z niewielkim oporem wsunął się w zamek, delikatnie chrobocząc. Kiedy Szymon przekręcał go, zakładka odskoczyła, emitując głośny dźwięk, który poniósł się pośród pustych murów po jednej i drugiej stronie. Gdy wreszcie z oporem drzwi otworzyły swoje podwoje, Zbigniew i Mariola poczuli się, jakby stali na granicy światów. Tak samo jak Alicja, na moment przed przekroczeniem granicy lustra, z tym, że naprzeciwko nie było krainy czarów, a mroczna i wypełniona zatęchłym powietrzem przestrzeń. Z wyczuwalnie przyspieszonym pulsem zbitnie fruszył jako pierwszy, oświetlając drogę przed sobą. Mariola podziękowała Szymonowi i, wziąwszy głęboki oddech, ruszyła w ślad za zbigniewem. Ich kroki odbijały się wśród ciszy zalegającej pomiędzy starymi murami, co potęgowało wrażenie, że są pierwszymi osobami od dawna, które zapuściły się w wnętrzności filharmonii. Mariola szła tuż za Zbigniewem, rozglądając się dookoła. Co jakiś czas mijali zamknięte na głucho drzwi, a pomiędzy nimi, jak zrogowaciałe płaty skóry, sterczały ze ścian resztki tynku. Pewnej chwili kobieta poczuła się jak szkodnik, na którego swoją uwagę skierował budynek. Nieoczekiwanie spadło na nią odczucie klaustrofobii, ściany wydawały się przybliżać i nachylać do niej, tak jakby chciały ją wchłonąć. Musimy znaleźć wejście na górę. Niedaleko powinny znaleźć się schody na wyższe piętro, odparł Zbigniew, rozglądając się. Gdzieś na ścianie powinien wisieć plan budynku, tam pewnie będą zaznaczone schody, odpowiedziała, czując, że komentarz Zbigniewa przywrócił ją do rzeczywistości. Kiedy wyszli z za zakrętu, zobaczyli lekko przykurzone stopnie, umożliwiające im wydostanie się z tych mrocznych korytarzy. Widzisz, a nie mówiłem. Dobra. To gdzie właściwie chcesz iść, bo tego, jeśli dobrze pamiętam, nie zdradziłaś mi. Odwrócił się do niej z wypisanym na twarzy oczekiwaniem. Musimy dostać się do sali koncertowej, powiedziała z powagą i opanowaniem. Zbigniew nawet nie skomentował tego oświadczenia, po prostu zaczął wspinać się stopień po stopniu. Miejmy nadzieję, że częściowo zawalony dach pozwoli nam dotrzeć bez przeszkód, bo w przeciwnym razie nie dokończył zdania i stanął w pół kroku. O co chodzi, nie można przejść? Zapytała Mariola z zapleców pleców mężczyzny. Coś w tym rodzaju. Odparł z wyraźną nutą niedowierzania w głosie. Kiedy podszedł kawałek dalej, Mariola zobaczyła coś, czego nie spodziewała się. Schody, którymi szli, w pewnym momencie urywały się, zatapiając w ścianie, która zamknęła im dalszą drogę. Jak to możliwe? rzucił Zbigniew. Podszedł do ściany i przyłożył do niej dłoń, chcąc sprawdzić, czy nie jest ona tylko jego wymysłem. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej szalona niż przypuszczał. Ściana tam rzeczywiście była, a schody wtapiały się w nią. Może ktoś zamurował to przejście, ale nie zdążył rozebrać schodów przed katastrofą. Powiedziała Mariola, chwytając się jedynej logicznej przyczyny tego, co widziała. Mocno mi się to nie podoba. Chodźmy stąd, spróbujmy znaleźć inną drogę. Powiedział mężczyzna schodząc powoli w dół, zerkając od czasu do czasu za siebie. Kiedy zeszli, postanowili nieznacznie wrócić i rozejrzeć się. Szli ostrożnie, stawiając stopy i nie wymieniając ze sobą praktycznie żadnych uwag. Obydwoje byli zdezorientowani i skonfundowani tym, co zobaczyli u szczytu tamtych schodów. Mijając kolejne metry, co jakiś czas przechodzili obok zamkniętych drzwi. Nie mam pojęcia, dokąd mamy iść. Przeszliśmy chyba całe te podziemia i nigdzie nie ma przejścia na wyższe piętra, odrzekł Zbigniew, stając w miejscu, z wyraźną rezygnacją. Proponuję, żebyśmy wyszli stąd i wrócili, przejrzawszy wcześniej stare plany tego miejsca. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Zapytał, opierając rękę na biodrze i celując snop światła w kierunku Marioli. Co? E, tak, słucham. Odpowiedziała przytłumionym głosem. Moim zdaniem gdzieś powinien być plan ewakuacji i tam na pewno znajdziemy to przejście. Mariola, błądzimy tutaj już prawie godzinę i jakoś nigdzie nie znaleźliśmy żadnego planu. Urwał, gdyż oboje usłyszeli skrzypienie starych zawiasów, dochodzące z niedaleka. Mariola nie odpowiedziała nic Zbigniewowi, tylko skierowała się w stronę, z której dobiegał do niej dźwięk zawiasów. Zbigniew popatrzył na odchodzącą Mariolę z lekkim zmieszaniem, ale jako jej partner zawodowy wiedział, że musi ją ochraniać, to też ruszył zaniknącym powoli światłem jej latarki. Mariola prawie biegiem zmierzała do tajemniczych drzwi, jakby była przyciągana niczym opiłka żelaza do magnesu. Pomimo tego, że ów dźwięk był ledwo słyszalny i ujawnił się tylko raz, kobieta doskonale wiedziała, w którą stronę ma iść. Zbigniew ledwo nadążał za nią, jego głośne sapanie i ciężkie kroki dudniły mu w uszach, zagłuszając wszystko inne. Nawet jeśli Mariola coś mówiła, to i tak tego nie słyszał. Gdy kobieta minęła kolejny zakręt, zwolniła kroku. Naprzeciwko niej, w odległości kilku metrów, stały delikatnie uchylone drzwi, nad którymi wisiała tabliczka informująca, że za nimi są schody prowadzące na górę. Jak zaczarowana wpatrywała się w starą, zakurzoną i porysowaną drewnianą powierzchnię drzwi. W którymś momencie usłyszała za sobą odgłos szybko zbliżających się kroków. I co, yy, znalazłaś? Zapytał Zbigniew ciężko dysząc. Tak, mamy wejście na piętro. Powiedziawszy to kiwnęła głową w stronę drzwi i tabliczki nad nimi. Napełnieni nową dawką nadziei, ruszyli pewnym krokiem przed siebie. Na twarzy Marioli wyłonił się delikatny uśmiech, a w środku poczuła nową lekkość. Entuzjastycznie pociągnęła za klamkę. Stare drzwi żałośnie jęknęły. Przez moment obydwoje stali i wpatrywali się w przestrzeń pomiędzy drewnianymi futrynami. W miejscu, gdzie miało być przejście, stała, wypełniając sobą w najmniejszym calu dostępną przestrzeń, które dały jej drzwi, pomarańczowa, kropowata ceglana ściana. Co? Jak to możliwe? Tylko tyle zdołał wydobyć z zaciśniętego gardła Zbigniew. Mariola w dalszym ciągu patrzyła nieruchomym wzrokiem w bezczelnie stojący mur. Idźmy stąd. To wszystko robi się coraz dziwniejsze. Poczekaj. Mariola podeszła bliżej do ceglanej powierzchni. Zdaje mi się, że coś słyszę. Odparła marszcząc brwi skupieniu. Położyła rękę na ścianie i wytężyła słuch. Starała się zrozumieć słowa wypowiadane po drugiej stronie, lecz im bardziej wysilała się tym odnosiła coraz silniejsze wrażenie, że słyszy nie jeden głos, ale dwa. Po chwili do tego duetu dołączył trzeci głos, a po nim czwarty, piąty i tak dalej. Tymczasem pod dłonią zaczęła wyczuwać, że cała ściana zaczyna drżeć. Przypominało to, jakby ktoś lub coś próbowało przedostać się jak najbliżej zamurowanych drzwi, taranując wszystko po drodze. Mariola słuchała z narastającym przejęciem, zapominając w pewnym momencie, gdzie się znajduje. Zamknęła oczy i pozwoliła wpłynąć tym wszystkim dźwiękom do swojego umysłu. Gdy doszły one głęboko do jej świadomości, poczuła ogromny ból i cierpienie, który nie ma się nigdy skończyć. Zaczęła zanurzać się coraz głębiej, próbując w jakiś sposób pojąć, co właściwie próbują przekazać jej głosy. W pewnym momencie poziom decybeli spadł i dało się słyszeć z każdą chwilą, nabierający mocy ryk. Mariola gwałtownie otworzyła oczy i ze strachem spojrzała na ceglaną powierzchnię. Usłyszała i poczuła już nie tylko pod dłonią, ale pod stopami uderzenia. Zamarła z dłonią zawieszoną pomiędzy ścianą a nią samą. Zimny dreszcz spłynął jej po kręgosłupie a na krtani zacisnęła się żelazna dłoń strachu, odbierając wszelką zdolność mówienia. Oddech stał się płytki i przyspieszony. Wtem, jakby instynktownie, wstrzymała powietrze w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Po kolejnym uderzeniu ceglany mur zaczął pękać w jednym miejscu, aby krótko potem ustępować pod wyraźnym atakiem w innych miejscach. Nieoczekiwanie czarna jak obsydian ręka przebiła się... I zaczęła wymachiwać chaotycznie na wszystkie strony, robiąc głębokie rysy w cegłach swoimi powykręcanymi szponami. Mariola odskoczyła w mgnieniu oka i stanęła ramię w ramię ze zbigniewem. Moment później pojawiła się kolejna ręka, po czym cała ściana runęła. Mariola krzyknęła i chwyciła zbigniewa za rękę. Przez chwilę nic się nie wydarzyło, lecz nagle z ciemności, która wylewała się z dziury pomiędzy futryną drzwi, Wyszła czarna, człekokształtna postać, czołgająca się po podłodze, czym przypominała ogromnego pająka. Jej twarz, pozbawiona oczu i nosa, skierowała się na Mariolę i Zbigniewa. Usta wykrzywiły się w wyrazie makabrycznej radości, odsłaniając rząd ostrych zębów. Obydwoje stali przez chwilę nieruchomo, patrząc z niedobierzaniem na istotę. Jako pierwszy zareagował Zbigniew. Nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów, to coś chyba nas nie widzi. Wyszeptał prosto do ucha Marioli. Będziemy powoli się cofać. Wykonali niepewnie pierwszy krok. Istota ruszała głową w prawo i w lewo, uważnie nasłuchując. Drugi krok. Mariola nadepnęła na stopę zbigniewa, przez co gwałtownie nabrała powietrza. Na ten dźwięk monstrum skierowało swoje bezokie oblicze w ich stronę. Postąpiło niewielki krok do przodu ostrożnie, stawiając oślizgłe ręce i stopy. Chwile później z ciemności, za czarną istotą dobiegły kolejne wycia, a w następnym momencie, z prawej i lewej strony, wyłoniły się identyczne stworzenia, człapiące po ścianach. Zaraz po nich wyszła czwarta, krocząc w pajęczy sposób po suficie. Wszystkie kręciły głowami na boki, chcąc wychwycić najdrobniejszy dźwięk, dzięki któremu mogłyby zlokalizować swoje ofiary. Mariola cała dygotała i ledwie panowała nad nogami. Wykonali ze Zbigniewem trzeci krok. Jedno z nich nadepnęło na leżący kawałek tynku. Niepozorna, acz zdradliwa jak się okazało bryłka pod naciskiem rozpadła się w peł przy głośnym chrupnięciu. Wszystkie cztery istoty momentalnie skierowały swoje twarze w ich stronę, i zdawało się, że przeszywają dwójkę stojącą naprzeciwko swoim bezokim spojrzeniem. Zgodnie ruszyły przed siebie, wydając gardłowy warkot. Co teraz? zapytała rozdygotanym szeptem Mariola. Zbigniew widząc, Zbliżająca się z każdą chwilą istoty, podjął jedyną słuszną decyzję, jaka przyszła do jego głowy. Musimy stąd uciekać, szepnął, kładąc rękę jej na ramieniu. Po naszej lewej stronie jest zakręt, gdy policzę do trzech, pobiegniemy tam. Gotowa? Nie mamy innego wyjścia, stwierdziła. Tak, nie widzę innego. Zawtórował jej zbigniew. Raz zaczął Zbigniew. Dwa. Istoty przyspieszyły kroku, co świadczyło o tym, że doskonale wiedzą, gdzie znajduje się ich zdobycz. Trzy! krzyknął Zbigniew, ruszając pędem we wskazanym wcześniej kierunku. Za sobą usłyszeli dziki ryk i odgłosy szurania, świadczące o tym, że pościg za nimi się rozpoczął. Biegli, ile mieli sił, nie wiedząc dokładnie, gdzie powinni się ukryć. Zbigniew wyciągnął z kabury pistolet i odbezpieczył go. Nie zwalniając tempa, obejrzał się do tyłu, wypatrując potencjalnego celu. Z początku widział tylko ciemność, z którego dobiegały nieludzkie krzyki. Wtem z czerni wynurzyły się cztery sylwetki. Zbigniew wyciągnął w ich kierunku broń. Usiłował wycelować w którąś ze zjaw lecz było to zadaniem wprost niemożliwym, gdyż cała ręka kiwała się na boki w takt szybkich kroków. Zdając sobie sprawę z tego, że w ten sposób nie trafi, postanowił zaryzykować. Mariola czuła się jak w omoku, cały świat, jaki dla niej istniał, ograniczał się do korytarza czarnych postaci i chęci przeżycia. Jednym z czynników, jakie utrzymywały ją we względnej równowadze, była bliskość zbigniewa. Obecnie jedynym dowodem na to, że jest obok niej, był odgłos jego kroków. Nagle zdała sobie sprawę z tego, że słyszy wyłącznie swoje kroki. Obejrzała się w obydwie strony i dostrzegła, iż jest sama. Gwałtownie zatrzymała się i obejrzała za siebie. W odległości kilku metrów zobaczyła Zbigniewa odwróconego do niej plecami i stojącego w szerokim rozkroku. Jako doświadczona policjantka. Zrozumiała, że Zbigniew zamierza strzelać do istot, a jednocześnie narażając się na bezpieczeństwo. Zbigniew, co ty robisz? Uciekaj! krzyknęła. Uciekaj, ja ich odciągnę, odpowiedział jej, nie odwracając się. Zbigniew, rozstawiwszy szeroko nogi, chwycił broń oburącz i w napięciu przymierzał się do strzału. Skorzystał z wieloletniego szkolenia. Wziął kilka głębokich oddechów i wycelował lufę w istotę czołgającą się po ziemi. Nacisnął spust i rozległ się ogłuszający huk, który nieco otrzeźbił go. W ułamku sekundy postać została odrzucona do tyłu, nie czekając, wycelował broń w postać zbliżającą się po prawej. Poruszała się bardzo szybko, to też Zbigniew nie trafił w głowę, lecz w ramię. Wystarczyło to jednak, aby odrzucić postać daleko w tył. Błyskawicznie odwrócił się w lewą stronę i w ostatniej chwili zdążył oddać strzał, gdyż istota znajdowała się zaledwie metr od jego ręki. Na szczęście miał szybki refleks i oddał celny strzał prosto w głowę, dzięki czemu trzecia istota padła w bezruchu na ziemię. Ogarnęła go fala ulgi. Chwila triumfu nie trwała jednak długo, gdyż przypomniał sobie, że goniły ich cztery istoty. Ledwie zabłysła ta myśl w jego głowie, a poczuł, że spada na niego ciężka masa, przez co upadł boleśnie na plecy. Upadając, wypuścił pistolet z ręki, lecz był tak zszokowany, że prawdopodobnie i tak na niewiele by mu się przydał. Gdy otworzył oczy, zobaczył w odległości kilkunastu centymetrów od swojej twarzy, obsydianową, bez okoł twarz czwartej bestii. Przycisnęła ona jego ręce mocniej do podłogi i odsłoniła cały szereg drobnych, ale ostrych jak brzytwa zębów. Krwiożercze oblicze zaczęło zbliżać się do jego szyi. W pewnym momencie z pomiędzy białych i szpiczastych zębów wysunął się długi, oślizgły i krwiście czerwony język. Delikatnie dotknął on skóry, pod którą pulsowała tętnica. Gdy szczęki zaczęły rozwierać się, aby rozszarpać na kawałki skórę, mięśnie i ścięgna, Zbigniew usłyszał huk wystrzału, a później moment cielsko bestii przygniatającej go opadło na niego i się nie podniosło. Zbigniew leżał jak sparaliżowany i łapał głębokie hełsty powietrza. Po chwili powróciła do niego zdolność trzeźwego myślenia i zaparłówszy się z całej siły, zrzucił z siebie martwe ciało potwora. Kiedy zaczął się podnosić, usłyszał za sobą znajomy głos. Jesteś cały? Zapytała Mariola, podbiegając do niego i pomagając się podnieść. Tak, powiedział, czując, że całe jego ciało drży z nadmiaru emocji i napięć, jakie się w nim skumulowały. Zawsze wiedziałem, że masz dobre oko, ale nie wiedziałem, że aż tak. Spojrzał na Mariolę podtrzymującą go. Kwestia treningu. Możemy kiedyś umówić się na małe zawody. A co będzie nagrodą? Zapytał, uśmiechając się łobuzersko. Zobaczymy, najpierw wydostańmy się stąd, odpowiedziała klepiąc go po ramieniu. Wtem usłyszeli za sobą trzy gardłowe wycia zbliżające się z każdą sekundą. Wesoły nastrój prysół jak bańka mydlana. Wznowili swoją ucieczkę kierując się tam. Gdzie podpowiadała im intuicja? Złowieszcze odgłosy były coraz głośniejsze. Obydwoje zdawali sobie sprawę z tego, że tym razem nie wyjdą z opresji. Dotarli do skrzyżowania korytarzy. Słyszeli wycia za sobą, ale też z prawej i lewej strony. Stanęli ze świadomością, że to będzie ich koniec. Popatrzyli na siebie i w białym świetle latarki, obydwoje zobaczyli w swoich oczach to samo uczucie strach ale jednocześnie wdzięczność, że są razem. Wyciągnęli pistolety i przygotowywali się na konfrontację. Zbigniew odliczał kolejne uderzenia serca, próbując ocenić, jak szybko ścigający się zbliżają. Nagle usłyszeli na końcu jednego z korytarzy dzwonek windy. Zaczęli rozglądać się we wszystkich kierunkach, wypatrując swoje szansy. Wtem po prawej stronie rozsunęły się drzwi, wylewając na zewnątrz potok żółtego światła. Mariola wraz ze Zbigniewem poczuli nagły przypływ adrenaliny. Szybko pobiegli w tamtą stronę. Przodem podążała Mariola, podczas gdy Zbigniew osłaniał tyły. Przez krótki czas mieli spokój. Gdy byli w połowie drogi do windy, odgłosy powróciły znacznie bardziej donośne i dochodzące z przodu. Zbigniew nerwowo skierował snop światła przed siebie, lecz niczego nie widział. Korytarz nie miał żadnego odgałęzienia, ani też drzwi po bokach. Nie myśląc zbyt dużo, skupił się na tym, aby jak najszybciej dotrzeć do windy i wyjechać z tych mrocznych trzewy filharmonii. Nagle spostrzegł, że na ścianach po obydwu stronach pojawiła się i zaczęła rozrastać brunatna narośl. Chwilę później dostrzegł bezokie oblicze wyłaniające się z niej. Szybko, zanim się wydostaną, to nasza ostatnia szansa! wykrzyknęła, nie odwracając głowy Mariola. Obydwoje zdwoili swoje wysiłki, choć wydawało się, że wykorzystali wszelkie zasoby, którymi dysponowali. Istoty szybko wyłaniały się. Wydobywszy jedną ręką, prawie w całości na zewnątrz, wszystkie ryknęły, jakby chciały obwieścić, że ich przechytrzyły i za chwilę zatopią się w ich soczystym mięsie. Mariola bez trudu przemknęła pomiędzy wychodzącymi bestiami. Zbigniew był tuż za nią, lecz jedna z uwolnionych nagle rąk niespodziewanie chwyciła go za ręka w kurtki. Uchwyt był tak silny, że Zbigniew gwałtownie zatrzymał się, rozpruwając nieznacznie materiał rękawa. Istota trzymająca go wzmacniała swój uścisk, dorównując sile i madła. Zbigniew zdał sobie sprawę, że gdyby istota złapałaby go za nadgarstek. To już w tej chwili byłby on zmiażdżony. Mężczyzna siłował się z postacią przez krótką chwilę, wydzierając z jej uścisku rękaw. Na szczęście materiał był już nadszarpnięty i po kilku pociągnięciach ustąpił, zostawiając w dłoni potwora tylko jego strzępek. Zbigniew nieznacznie zachwiał się i ruszył ponownie w stronę windy. Mariola już dobiegała do otwartych drzwi. Chwilę po tym, jak ona przekroczyła próg, do środka wpadł Zbigniew. Obydwoje spojrzeli na tablicę, na której widniały lekko podświetlone numery. Nie wiem, który wybrać krzyknęła Mariola drżącym głosem. Uwagę Zbigniewa przykuł nagły szelest, po którym nastąpił głuchy upadek. Skierowawszy wzrok w tamtą stronę, Zobaczył jedną z istot, która wyszła i teraz odzyskiwała równowagę. Zbigniew pchany impulsem wcisnął przypadkowy guzik i metalowe drzwi zaczęły powoli zamykać się. Świat po drugiej stronie niknął powoli, oddzielając przerażoną dwójkę od horroru miejsca, w którym się znajdowali. Istoty ścigające ich nie dały jednak za wygraną. Ta, która wyszła na krótko po wejściu Zbigniewa do windy, ruszyła niczym strzała wystrzelona z łuku w ich kierunku. Z perspektywy Marioli wszystko działo się jakby w zwolnionym tempie. Czarne monstrum wykonywało długie susy, opadając nieco wolniej niż normalnie. Chociaż drzwi już prawie zamknęły się, to rosła w niej obawa, że nim zatrzasną się, to istota prześliźnie się i ich zabije. Z narastającym przerażeniem. I z coraz szybciej bijącym sercem zaczęła mimowolnie cofać się, aż do momentu, w którym poczuła płaską powierzchnię ściany za sobą. Nim bestia wykonała ostatni skok, metalowe drzwi zamknęły się, a Mariola upadła na kolana i, dając upust nagromadzonym emocjom, zaniosła się płaczem. Winda ruszyła powoli do góry. Wraz z nabieraniem wysokości, ulga, którą Mariola odczuwała, Stawała się coraz większa. Trzymasz się? zapytał Zbigniew, ucając obok Marioli. Kiedy podniosła wzrok, zobaczyła jego twarz, na której malował się wyraz troski o nią i pewnego rodzaju pewność siebie, ale w oczach dostrzegła krótkie mignięcie strachu. Zrozumiała wtedy, że Zbigniew, pomimo silnych emocji, stara się być dobrym przywódcą i bardzo mu zależy na jej bezpieczeństwie. Była mu za to bardzo wdzięczna. Gdy chciała odpowiedzieć na zadane pytanie, cała kabina zatrzęsła się, a liny, które ich ciągnęły do góry, niebezpiecznie jęknęły. Szlak! Te bestie musiały uczepić się do windy i chcą się dostać tutaj od dołu! Syknął i gwałtownie wstał. Musimy zatrzymać windę, bo liny nie wytrzymają długo tego ciężaru. Powiedziawszy to, zwrócił się w stronę tablicy z guzikami i wcisnął czerwony przycisk. Kabina nagle stanęła i zapaliło się czerwone światło, po czym drzwi nieznacznie rozchyliły się. Zbigniew zaczął otwierać je, lecz szło to bardzo wolno, więc Mariola chwyciła jedną stronę, a on drugą. Kiedy drzwi stanęły otworem, okazało się, że zatrzymali się dokładnie w jednej trzeciej wyjścia na kolejne piętro. Dobra, to zrobimy tak, ja ciebie podsadzę... A gdy będziesz już na górze, ja wejdę. Odparł Zbigniew, odwracając się do Marioli i kładąc ręce na obydwa jej ramiona. Okej, OK, potem pomogę tobie. kiwnęła głową na znak zgody i przystąpili do dzieła. Zbigniew ułożył ręce w koszyczek, na którym Mariola postawiła stopę i napiąwszy się, podniósł kobietę do góry. Mariola chwyciła się krawędzi i zaczęła podciągać. Bez problemów czołgała się, podniosła i zwróciła w stronę Zbigniewa. Mężczyzna cofnął się do samej ściany, znajdującej się naprzeciwko drzwi i rozpędziwszy się, zaczął wspinaczkę. Już za pierwszym razem pewnie chwycił się krawędzi i w krótkim czasie wyszedł do połowy. Wtem kabina ponownie zatrzęsła się i opadła kilka centymetrów, przez co Zbigniew z zaskoczenia. Utracił pewny chwyt i zaczął zsuwać się z powrotem do środka. Mariola szybko zareagowała i chwyciła go obydwiema rękami za dłoń i mocno pociągnęła. Dzięki temu Zbigniew podjął na nowo spinaczkę. Windan ponownie głośno jęknęła i słychać było odgłos trzeszczącego metalu, wyginającego się gdzieś na zewnątrz. Zbigniew, wykorzystując wszystkie siły, napiął się. I z impetem wyszedł, upadając na kucającą Mariolę. Chwilę później kabina spadła i rozbiła się, podłoga się zatrzęsła. Obydwoje leżeli na boku i głośno oddychali. Kiedy Zbigniew otworzył oczy, zobaczył wpatrzoną w niego Mariolę. Nagle poczuł wewnątrz ukłucie czegoś, czego nie był w stanie nazwać. Dziwne uczucie powracało zawsze, gdy patrzył na Mariolę, lecz teraz było ono o wiele intensywniejsze. Wielkie dzięki. Gdyby nie ty, to pewnie bym tam został. Wydyszał i zakłopotany podniósł się na czworaka. Nie ma sprawy. Odparła odchrząkując i otrzepując spodnie z pyłu. Dobra, musimy iść dalej, nie ma innej opcji. Powiedział Zbigniew, oświetlając korytarz, który był ich jedyną drogą. Ruszyli przed siebie uważnie, rozglądając się w poszukiwaniu jakichkolwiek oznaczeń, które sugerowałyby, gdzie jest sala koncertowa. Po dłuższym czasie błądzenia, gdy mieli ochotę poddać się i stanąć w miejscu, zobaczyli solidne drewniane drzwi, do których przytwierdzona była tabliczka. Podeszli z wielkim sceptycyzmem, domyślając się, że i tym razem nic im to nie da. Gdy skierowali światło latarki na tabliczkę, okazało się, że jest to gabinet dyrektora Filharmonii. Może w środku znajdziemy informacje, gdzie powinniśmy pójść. Odparła Mariola, rzucając pytające spojrzenie Zbigniewowi. I tak błąkamy się bez celu, więc co mamy do stracenia, odpowiedział, wzruszając ramionami. Stare drzwi skrzypnęły przeciągle, tylko z daleka wydawały się być wytrzymałe. Stojąc tuż przy nich, można było dostrzec działanie czasu. Pomieszczenie na pierwszy rzut oka wydawało się przestronne, lecz dostrzegalna była tylko ta część, którą odsłaniało słabnące światło latarki. Na biurku leżał stary gramofon, na którym osadzona była płyta gotowa do odsłuchania. Spojrzawszy do przodu, zobaczyli ogromny obraz przedstawiający baletnicę ubraną w śnieżno-biały kostium. Przeszukajmy szuflady. Może coś tam znajdziemy? Rzuciła Mariola. Nie było zbyt wiele do przeszukiwania. W pomieszczeniu znajdowała się średnich rozmiarów komoda i biurko z dwiema szufladami. Przez jakiś czas jedynymi odgłosami były szelest starych papierów i szurających szuflad. Mariola z coraz większym zrezygnowaniem przeglądała dokumenty, gdy nagle znalazła coś, co mogłoby im pomóc. Pełna entuzjazmu chciała zawołać Zbigniewa, lecz niespodziewanie, całe pomieszczenie wypełnił dźwięk fortepianu dobiegający gdzieś z ciemności. Machinalnie odstawiła dokumenty na biurko i razem ze Zbigniewem zaczęli wypatrywać grającego instrumentu. Jako pierwsza dostrzegła go Mariola, ale kiedy tylko omiótł go blask latarki, przestał grać, jakby ktoś przeciął struny. Cisza. Która nastała, nie trwała jednak długo, bo chwilę później odezwał się głosem starszego mężczyzny gramofon. Mariola szybko podbiegła do niego i odsunęła igłę od powierzchni płyty. Wszelki dźwięk zanikł, a Mariole i Zbigniewa otuliła ponownie cisza. Co to miało znaczyć? wysapał Zbigniew. Zaraz po tym, jak wypowiedział te słowa, drzwi za ich plecami zatrzasnęły się z głośnym hukiem. Ogarnięci najczystszą paniką podbiegli do nich, próbując sforsować je. Jednak pomimo lat, które upłynęły, drewno nie chciało ustąpić. Mariola wraz ze Zbigniewem rozglądali się po pomieszczeniu i w pewnej chwili dostrzegli, że obraz wiszący za fotelem dyrektora uległ zmianie. Wcześniej znajdowała się na nim młoda baletnica. Teraz był on całkowicie pusty. Coś się. Rzucił pod nosem chrapliwym głosem Zbigniew, lecz nie dokończył, gdyż między nim a Mariolą zawisła postać. Jak rażona prądem, Mariola odskoczyła na kilka kroków do tyłu z głośnym krzykiem. Zbigniew również zrobił gwałtowny krok w tył i z niedowierzaniem patrzył przed siebie. Z początku dostrzegł nieruchome bose stopy, wokół których coraz wolniej falowała biała spódnica. Gdy mężczyzna wziął urywany wdech, Nogi zaczęły wierzgać, a gdzieś z góry zaczęły dochodzić dźwięki krztuszenia się. Drżącą ręką skierował latarkę wyżej i zobaczył czerwoną twarz, skrytą częściowo w burzy miedzianych włosów. Mariola ponownie krzyknęła, wypowiadając jakieś słowa, lecz Zbigniew był w takim szoku, że zupełnie nie docierały one do niego. Wisząca dziewczyna gwałtownie uniosła głowę, odsłaniając czerwoną i z każdą chwilą puchnącą twarz. Sztywniającymi palcami chwytała pętlę zaciśniętą na jej szyi, próbując się jakoś uratować. Zbigniew był tak zaskoczony tym widokiem, że przez chwilę miał wrażenie, że jest we śnie, choć bardzo zwariowanym, to jednak we śnie. Przez zasłonę nierzeczywistości zaczęły docierać do niego słowa wykrzykiwane przez Mariolę raz po raz. Trzeba ją ściągnąć! Wykrzykiwała w kółko, jak zdarta płyta. Paniczny głos Marioli podziałał na niego jak lodowaty prysznic, dzięki któremu odzyskał kontakt z tu i teraz. Całkowicie świadom pobiegł po krzesło, które postawił obok dziewczyny, a z kieszeni wyjął z tyzoryk. Stanąwszy na meblu, Podniósł ręce, chcąc przeciąć sznur, lecz nim wykonał pierwszy ruch, dziewczyna znieruchomiała, a jej krzyk zamarł. Zdezorientowany, w jeszcze większym pośpiechu przystąpił do przecinania liny. Włókna, z których była wykonana, były bardzo wytrzymałe, więc praca szła wolno. Nim jednak doszedł do połowy, odniósł silne wrażenie, że ktoś na niego patrzy. Nie przerywając pracy podniósł wzrok i spojrzał na opadniętą głowę dziewczyny. W żadnym stopniu nie poruszała się i gdy Zbigniew zaczął podejrzewać, że nadmiar adrenaliny zmiesza mu w głowie z utunionych włosów, zaczęła wyłaniać się druga głowa. Jego ręka zamarła, a wytrzeszczonymi oczyma wpatrywał się w wyłaniające się oblicze. Ku jemu ogromnemu zdumieniu zobaczył twarz starszego mężczyzny naznaczoną licznymi skaleczeniami. Oczy miał zamknięte, a na jego twarzy zaczął malować się uśmiech. Zbigniew patrzył z narastającym przerażeniem i fascynacją. W pewnej chwili starszy mężczyzna otworzył mętne oczy i skierował je wprost na Zbigniewa. Jeśli na początku Zbigniew odczuwał jakiś cień fascynacji, to w tym momencie zniknęła ona i pozostał tylko strach, który z każdą sekundą narastał, aż w końcu przekroczył masę krytyczną. Im dłużej wpatrywał się w mętne oczy, tym miał silniejsze odczucie, że obserwator naprzeciwko zagłębia się coraz mocniej w jego duszę. Było to tak obrzydliwe, jakby ktoś zanurzył ręce w odchodach. A następnie zaczął nimi dotykać twarzy palcami, wchodząc do uszu, nosa i ust. Zbigniew nie wytrzymał odczucia odrazy i odskoczył do tyłu, spadając z krzesła. Wylądował boleśnie na plecach, a latarka, którą dzierżył, wypadła mu i potoczyła się po wykładzinie. Na szczęście Mariola miała swoją, więc zachowana była względna widoczność. Niespodziewanie lina, na której wisiała dziewczyna, Pękła. Mariola wzdrygnęła się tak mocno, że latarka w jej ręce prawie upadła. Gdy opanowała emocje, skierowała snop światła w miejsce, gdzie powinna leżeć dziewczyna. Jednak na podłodze leżała tylko pętla ze starej liny pokrytej kurzem i pajęczynami. Gdzie ona jest? krzyknęła piskliwym głosem Mariola. Nie mam pojęcia, ale uciekajmy stąd szybko. Zbigniew wstał i naparł na klamkę. Drzwi nie miały zamiaru ustąpić pomimo wyważania ich przez Mariolę i Zbigniewa. Wtem z za ich pleców dobiegła ponownie muzyka sącząca się ze starego gramofonu. Mariola odwróciła się i omiotła pomieszczenie wzrokiem, lecz nikogo nie dostrzegła. Trzymaj się blisko mnie, rzekł Zbigniew. Była to ostatnia rzecz, jaką usłyszała. Gdyż moment później latarka zgasła, a ona sama poczuła przerażające ból głowy i straciła przytomność. Świadomość odzyskiwała powoli, lecz nie chciała otwierać oczu. Chciała zachować pozory tego, że wszystko to, co się stało, było tylko zwykłym koszmarem. Nie mogła oszukiwać siebie jednak zbyt długo, gdyż nawet z zamkniętymi oczami czuła, że coś jest nie tak, jak powinno być. Po pierwsze, nie była w stanie poruszyć nogami, a po drugie, grawitacja zaczęła skupiać coraz większą ilość krwi w obrębie jej głowy. Szybko zorientowała się, że została powieszona do góry nogami. Z trudem otworzyła już puchnące powieki. Po chwili obserwacji zrozumiała, że znajduje się za kulisami na scenie. Cały świat delikatnie wirował. To też była w stanie zobaczyć całą panoramę otoczenia. Widziała ciemne przejście, wiodące głęboko w kierunku garderoby i innych pomieszczeń. Chwilę później zobaczyła częściowo skrytą przez czerwoną kotarę scenę. Z tego co zdołała zobaczyć, to stało tam około tuzina krzeseł, na których leżały najróżniejsze instrumenty. Nigdzie nie było widać muzyków. W pewnym momencie usłyszała za sobą dźwięk zbliżających się kroków. W napięciu oczekiwała tego, kogo ujrzy. Obok niej przeszedł, nie zwracając najmniejszej uwagi na nią, mężczyzna w średnim wieku. Ubrany był niezwykle oficjalnie. Czarny garnitur częściowo zlewał się z zalegającym dookoła mrokiem, sprawiając, że przez chwilę postać była praktycznie niewidoczna. Jego bujne, zaczesane do tyłu włosy, przypruszone siwizną, były jedyną rzeczą, jaka wyróżniała się na tle wszechogarniającej, prawie doskonałej czerni. Mężczyzna stanął na podwyższeniu przeznaczonym dla dyrygenta. Świece dookoła zapłonęły, rozpraszając mrok, i odwrócił się przodem do pustych krzeseł, czekających na muzyków. Jego skóra miała niezdrowy odcień szarości i sprawiała wrażenie wysuszonej. Twarz była pokryta licznymi zadrapaniami, z których część zdążyła stworzyć oszpecające blizny. Kontrastem dla tego widoku były oczy pełne młodzieńczej energii i entuzjazmu. Mężczyzna podniósł ręce ku górze, trzymając w jednej batutę. A opuściwszy je ponownie wzdłuż wychudłego ciała, Mariola spostrzegła, że powolnie jak piórka opadają na ziemię ludzie w różnym wieku od starszych, poprzez młodych, dorosłych do dzieci. Wśród nich Mariola zobaczyła zaginionego chłopca, który jego sprawę badała wraz ze Zbigniewem. Wszyscy oni mieli zamknięte oczy, jakby lunatykowali. Bez najmniejszego trudu chwycili za instrumenty, i usiedli na swoich miejscach. Dyrygent, spojrzawszy na zebranych, uśmiechnął się nieznacznie, a gdy spojrzał na Mariolę, w jego oczach zapłonęły szatańskie ogniki. Nie poświęcając więcej uwagi kobiecie, nabił takt i orkiestra rozpoczęła koncert. Zbigniew walczył przez dłuższą chwilę z latarką. Po kilkukrotnym uderzeniu w rękę latarka rozbłysła, ukazując zakurzone wnętrze gabinetu dyrektora. Obejrzał się wokół siebie, chcąc znaleźć Mariolę. Wielokrotnie wołał ją po imieniu, lecz nie przyniosło to żadnego efektu oprócz nagłego ataku kaszlu wywołanego latającym wszędzie kurzem. Zaczął przechadzać się po pomieszczeniu, szukając sposobu na wyjście. W pewnym momencie zobaczył plik kartek, które zostawiła Mariola po tym, jak pojawiła się tajemnicza dziewczyna. Przeglądając je, natrafił w pewnym momencie na plany budynku. Zaznaczone tam były wszystkie wyjścia i poszczególne pomieszczenia. Wtem usłyszał cichy szmer orkiestry. Przez moment sądził, że ma o mamę, jednak szmer nie ucichł, wręcz przeciwnie, stawał się coraz głośniejszy. Nabrał nadziei, że Mariola jest w okolicach sceny. Pełny entuzjazmu, zminął dokumenty i ruszył w stronę drzwi. Gdy, pomimo kilkukrotnych uderzeń ramieniem, nie ustąpiły, wściekłość, jaka się w nim zbierała, przelała się i odsunąwszy się dwa kroki, z całej siły kopnął w zamek. Drewno zaczęło odkształcać się pod kolejnymi uderzeniami, aż w końcu ustąpiło i uderzyło z głośnym trzaskiem o ścianę. Zbigniew wyszedł z pomieszczenia i rozwinąwszy plan, ruszył do sali koncertowej. Mariola bezowocnie starała się uwolnić. Próbowała rozbujać się, licząc na to, że włókna liny osłabną i pękną. W pewnej chwili przypomniała sobie, że w kieszeni spodni ma schowany scyzoryk. Sięgnęła do kieszeni zamkniętej na zamek i wyczuła nieznaczną wypukłość. Ostrożnie zaczęła odmykać kieszeń jedną ręką, a drugą szykowała do przechwycenia wypadającego narzędzia. Scyzoryk wysuwał się milimetr po milimetrze. Delikatnymi ruchami palców wydobywała go z wnętrza kieszeni. Po krótkiej walce udało się jej bezpiecznie go wyciągnąć. Przejrzała wszystkie końcówki, jakie miała do dyspozycji, i wybrała ząbkowane ostrze. Teraz stało przed nią wyzwanie odcięcia liny. Wzięła kilka głębokich oddechów i raz po raz sięgała ku górze, wykonując parę nieznacznych cięć. Po czterech razach była zlana potem, a jej brzuch płonął żywym ogniem. Chociaż miała w sobie ogromną determinację, to mięśnie brzucha odmówiły posłuszeństwa. Wisiała nieruchomo z rękami wiszącymi kilka centymetrów nad podłogą. Zaczęła ogarniać ją fala bez nadziei. W momencie. Gdy popadała w coraz większe przygnębienie, cały budynek zatrząsł się i obok niej spadł szarawą stróżką tynk. Zrozumiała, że konstrukcja nieużytkowana od dziesięcioleci nie jest tak wytrzymała, na jaką wyglądała. Ciągła zmienność pogody poważnie ją naruszyła. Nieoczekiwanie poczuła, że zaczyna opadać. Zerknęła do góry sądząc, Iż jej ciężka praca jednak przyniosła oczekiwany efekt. Lina jednak nie zdradzała żadnych oznak dalszego osłabienia, miała jednak wyraźne uczucie, że jej ręce przybliżają się do drewnianych desek sceny. Przemknęło jej przez myśl, że prawdopodobnie belka albo inna część, na której jest zawieszona, zaczyna ustępować przez cykliczne, powtarzające się drgania. Chwilę potem usłyszała, że coś u góry w ciemnościach zatrzeszczało, a następnie spadła. Szybko usiadła i przeciąła linę owiniętą wokół jej stóp. Nagły odpływ krwi z głowy, częściowo z powrotem do nóg, zaowocował krótkotrwałym zamroczeniem. Gdy poczuła się lepiej, ruszyła w stronę orkiestry. Im bliżej się znajdowała, tym bardziej czuła wzbierające fale niewidzialnej energii, uderzającej w nią z coraz większą mocą, jak fale podczas sztormu. Kierowała się w stronę podestu, na którym stał dyrygent, trzymając przed sobą odbezpieczoną broń. Nie ruszaj się! krzyknęła, próbując przebić się głosem przez hałas orkiestry. Postać w ogóle nie zareagowała. W dalszym ciągu była skupiona na kierowaniu orkiestrą. Ręce do góry, bo będę strzelać! Ponowiła Mariola. Będąc zaledwie kilka kroków od dyrygenta. Jednakże jej groźby i nawoływania nie wywarły najmniejszego wrażenia. W pewnej chwili Mariola wpadła na pomysł, jak przykuć jego uwagę. Matia! krzyknęła wyzywającym tonem. Mężczyzna obejrzał się na nią, a jego twarz stężała w grymasie gniewu. Nie przerwał jednak kierowania muzykami. Kasz orkiestrze przestać grać. – krzyknęła Mariola, wkładając jak najwięcej stanowczości do swojego głosu. Matti jednak zapłonął jeszcze większym gniewem i odwróciwszy się z powrotem do muzyków, zaczął wykonywać coraz bardziej energiczne ruchy, po których muzyka stała się szybsza i donioślejsza. Mariola postanowiła użyć bezpośredniego przymusu. Jedną ręką wyciągnęła kajdanki, podczas gdy drugą cały czas celowała w dyrygenta. Gdy była w odległości niecałego kroku, chwyciła matta za rękę, chcąc założyć mu kajdanki. On jednak z szybkością atakującego węża wyrwał się z jej uścisku i chwycił za szyję. Jedną ręką uniósł ją na kilka centymetrów, a drugą wciąż dyrygował. Mariola wypuściła kajdanki i broń, po czym chwyciła rękę mężczyzny. Ten ponownie zwrócił na nią swój zwrok. Lecz tym razem na twarzy nie gościł gniew, ale satysfakcja. Wzmocnił uścisk, przez co cały świat, jaki Mariola widziała, zaczął zanikać. Kiedy przestała stawiać opór, mężczyzna zwolnił uścisk, przez co upadła jak szmaciana lalka tuż obok niego. Zbigniew biegł korytarzami i sił w nogach, sprawdzając drogę od czasu do czasu na planie, który miał w ręce. Od jakiegoś czasu wyczuwał wstrząsy budynku, lecz to tylko jeszcze bardziej motywowało go do większego pośpiechu. Biegiem wpadł na schody, które, według planu, miały doprowadzić go do sali koncertowej. Gdy był na półpiętrze, przez budynek przeszła kolejna fala wstrząsów. Ta była wyjątkowo silna i Zbigniew był zmuszony na chwilę zatrzymać się. Na jego ramię spadło kilka płatków szarawego tynku. Zaraz po tym. Do jego uszu doszedł dźwięk pękających szyb. Spojrzawszy do góry, dostrzegł, że okno powyżej zaczyna pękać, więc prędko odsunął się na chwilę przed tym, jak ogromne płaty szkła roztrzaskały się w miejscu, gdzie przed chwilą stał. Kiedy wstrząsy ustały, ruszył dalej w dół. Po przebiegnięciu jeszcze dwóch pięter trafił do przestronnych kuli połączonych ze sceną. Zatrzymał się w wejściu. Trafił do przestronnej sali, częściowo zasłoniętej czerwoną kotarą. W tym miejscu muzyka była prawie ogłuszająco głośna. Nie chcąc stracić więcej czasu, poszedł w głąb. Kiedy doszedł do skraju kotary, zatrzymał się i chwyciwszy jej róg, ostrożnie wyjrzał. W pierwszej chwili zobaczył tłum ludzi grający na instrumentach, a na samym przedzie stał starszy mężczyzna dyrygujący orkiestrą. Zbigniew zamarł z szoku. Momentalnie przypomniał sobie historię z dzieciństwa, opowiadane mu wtedy, gdy nie chciał zjeść warzyw albo pójść spać. Matka zawsze mawiała: zjedz synku warzywa, bo jak nie, to przyjdzie mattia i porwie cię do swojej orkiestry i nigdy już nie wrócisz. Jako dziecko wierzył w tę historię, ale z czasem zrozumiał, że było to po prostu narzędzie, za pomocą którego rodzice chcieli przywołać swoje pociechy do porządku. Teraz jednak spotkał swój dawny koszmar i nie wiedział, co zrobić. Z gonitwą myśli i błądzącymi oczyma dostrzegł, że tuż przy podwyższeniu dyrygenta leży jakaś postać. W pierwszej chwili nie miał pojęcia, kim może być, lecz gdy przyjrzał się bliżej, zrozumiał, że to Mariola. Wtem poczuł przypływ złości, która przybrała formę wściekłości, gdy zobaczył, że Mariola prawdopodobnie nie porusza się. Wyciągnął z kabury pistolet i wyszedł w kotary, ruszył pewnym krokiem w stronę dyrygenta. Kocioł emocji, jaki w nim się gotował, dodawał mu sił i odpędzał jakiekolwiek obawy. Liczyło się tylko jedno. Skrzywdził Mariolę i chłopca. — Ej, ty! — krzyknął do matta. Ten nawet nie zwrócił uwagi na Zbigniewa, więc bez wahania strzelił w jego kierunku. Huk wystrzału na chwilę zagłuszył orkiestrę, a wystrzelony pocisk trafił Mattia w ramię, popychając go do tyłu tak, że niemal się przewrócił. Kiedy odzyskał równowagę, posłał Zbigniewowi spojrzenie pełne strachu i niedobierzania. Policjant chciał wykorzystać moment zawahania i nacisnął spust ponownie. Tylko, że nie było żadnego wystrzału. Okazało się, że był to jego ostatni pocisk. Zrozumiał, że jest w dużych tarapatach. Mati odczytał z jego twarzy, że Zbigniew stracił pewność i przewagę nad nim i ruszył w jego kierunku. Mężczyzna w przypływie adrenaliny zaczął nerwowo szukać wyjścia z tej beznadziejnej sytuacji. Wtem zauważył zawieszony worek przed nim. Obejrzał się do tyłu i znalazł linę, którą należy pociągnąć, aby worek spadł na ziemię. Podbiegł tam, chwycił za linę i odwrócił się do postaci. Kroczyła ona powoli, wiedząc, że ofiara i tak się nie wymknie. Jego oczy nabrały krwiście czerwonej barwy, a cała sylwetka wyglądała tak, jakby szykowała się do rozszarpania przeciwnika na strzępy. Zbigniew poczuł się tak jak wtedy, gdy był małym chłopcem i rodzice straszyli go dawno zmarłym kompozytorem. Teraz jednak był dorosły, a osoba, na której mu najbardziej zależało, leżała nieruchomo na podłodze. Targany emocjami czekał, aż upiór znajdzie się w odpowiednim miejscu. W pewnym momencie postać dyrygenta uśmiechnęła się szeroko, ukazując długie, liśniące zęby, gotowe zanurzyć się w ciele Zbigniewa. Ten zachował zimną krew i odczekał jeszcze kilka uderzeń serca i odwróciwszy się, pociągnął za linę, która momentalnie zaczęła rozwijać się. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. W jednej chwili postać szła w jego kierunku, a w drugim ogromny wór wypełniony piaskiem spadł na jej głowę, powalając zmorę. Zbigniew sięgnął po liny leżące dookoła, po czym unieruchomił leżącemu mężczyźnie ręce i nogi. Skończywszy, ruszył w stronę Marioli. Podniósł ją delikatnie i sprawdził tętno. Pod opuszkami palców wyczuł puls, zaczął delikatnie klepać ją po policzku i wykrzykiwał jej imię. Powieki drgnęły, by po chwili otworzyć się. Co się stało? Zapytała skołowana, ledwie słyszalnym szeptem. Już w porządku, Matt jest unieruchomiony bierzmy chłopca i uciekajmy stąd powiedział drżącym głosem. Wtem zerwał się porywisty wiatr, zawodzący pomiędzy ruinami filharmonii. Niebo zasnąły czarne chmury, zasłaniając gwiazdy i księżyc. Zbigniew i Mariola poszli w stronę orkiestry, odszukali wzrokiem zaginionego chłopca siedział tuż na skraju pierwszego rzędu. Miał zamknięte oczy, jak pozostałe grające osoby. Z niezwykłą zwinnością grał na skrzypcach. Zbigniew wyszarpał z rąk chłopca instrument, a Mariola zaczęła łagodnym głosem przemawiać do niego, próbując obudzić go z tego dziwnego stanu hipnozy. Chłopiec zadrżał, jego ręce znieruchomiały, a głowa opadła bezwładnie. Chwilę później podniósł z powrotem głowę, lecz tym razem miał otwarte oczy. Gdzie ja jestem? zapytał zdezorientowany. Spokojnie, nic ci nie będzie, zabierzemy cię do rodziców odparła Mariola, biorąc chłopca za rękę. A co będzie zresztą? Zwróciła się do Zbigniewa. Przecież nie możemy ich zostawić. Nim Zbigniew zdążył odpowiedzieć, Błyskawica przecięła skłębione obłoki. Poniósł się złowrogi pomruk. Ty wyprowadź chłopca, a ja spróbuję obudzić resztę. Nim Mariola zdążyła cokolwiek powiedzieć, kolejna błyskawica trafiła w orkiestrę zaledwie dziesięć metrów od nich. Cała trójka krzyknęła i szybko zaczęła schodzić ze sceny w kierunku wybitego okna. W pewnym momencie usłyszeli nieludzki ryk. Zbigniew zatrzymał się i obejrzał. Był to Matti Beniami. Wił się po podłodze niczym wąż, wydając z siebie zwierzęce dźwięki. Jego oczy jarzyły się prawdziwym ogniem. Gdy kolejna błyskawica przecięła niebo, Matti zesztywniał i zaczął skomleć jak ranny pies. Kolejne błyskawice uderzały coraz częściej, niektóre trafiały w scenę, spopielając wszystko dookoła. Zbigniew szybko pobiegł za mariolą i chłopcem. Ostrożnie wyszli rozbitym oknem na niewielki trawnik, jak najszybciej skierowali się w stronę ulicy biegnącej przy głównym wejściu. Huk błyskawic nasilał się z każdą chwilą. Gdy byli już w bezpiecznej odległości, spojrzeli na budynek. Skłębione może chmur zdawało się żyć, a spod niego co chwila wywały rozgrzane do białości pioruny. W pewnej chwili powietrze pomiędzy chmurą a filharmonią przeszyła najjaśniejsza i największa błyskawica, jaką Zbigniew w życiu widział. Blask był oślepiający. Grzmot, jaki po nim nastąpił, wybił resztę szyb, jaka do tej pory ocalała. Zaraz po tym cała konstrukcja zawaliła się. Cała trójka skierowała się do samochodu zaparkowanego na parkingu przy teatrze. Usadowili chłopca na tylnym siedzeniu i zamknąwszy drzwi, Mariola głośno westchnęła i powiedziała: Szkoda mi tych ludzi, którzy zostali w środku. Mnie też. Zbigniew objął ją ramieniem i pogłaskał po głowie. Najważniejsze, że udało nam się ocalić tego chłopca odwrócił i spojrzał do wnętrza samochodu. Pomyśl, jaką radość poczują jego rodzice, gdy odzyskają dziecko Masz rację, jedźmy odparła. Siedli do samochodu i odpalili silnik. Jego przyjemne mruczenie, zawsze tak kojące dla Marioli, utwierdziło ją w przekonaniu, że wszystko będzie dobrze. Scenariusz: Rozbitek czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.